Pijcie, roślinki! Chce wam się? Mam tu smaczną wodę! Ha! Nie do wiary! To zabawne! Co za dzień! Dobrze, że jestem w domu i mam jedzenie! Świetnie! Soczysty burger! I tylko mój! Ślinka mi cieknie! Apetyczny! Nie! Oddaj to! Hej! Co robisz? Nie jedz tego! Auć! Prosto w twarz! Jak mogłaś? Biedny burgerek! Smaczny! To niezdrowe! Coś ci przygotuję? Potrzebuję doniczki! Posadzę nasionko i zakopię. Teraz podleję. A natura zrobi swoje. Wow, widzisz? Pyszne warzywa. Jeszcze chwila. Zrobię coś wyjątkowego. Ciach tu, ciach tam. Gotowe. Pyszna sałatka. Wow, wygląda świetnie. Pyszna. Uwielbiam ją. A ja zjem burgera. Nie patrzcie, pospieszę się. Wszyscy zadowoleni. Wspaniały dzień na wycieczkę. Przyroda jest piękna. Nie chcę tego jeść. Koszyk! Czemu to zrobiłaś? Zepsułaś to? Hej, wiem. Mam tu przekąskę. Arbuz! Lubię je! Świetnie! Pokroję go! Przetnę na pół! Proszę bardzo, to dla ciebie! Jaki soczysty! Mam słomkę! Dzięki! Potrzebowałam tego! Pestki! Ratujcie! Kochanie, co się dzieje? Wypluj! Ojej! Uważaj! Nie! Dostałem! Niesamowite! Jak się czujesz? Spokojnie. Mało brakowało. To się nie może powtórzyć. Co by zrobić? O, kubek! Teraz już wiem. Zrobię dziurki w dnie. Tyle wystarczy. Po co to? Zobacz. Włożę to do arbuza. Kubek nabierze soku, ale bez pestek. Włóż słomkę. Wow, świetny pomysł. To pomogło. Dzięki, mamo. Świetny z nas zespół. To prawda. Muszę iść. Do zobaczenia. Haha, poszła. Zabawmy się. Liczyłam, że to powiesz. Rzucam! Hop, siup! A więc to tak, odbijam! Tylko na to cię stać? To popatrz! Nie! Uwaga! Wazon! Ups! Mama będzie zła! Może nie zauważy? Tak sądzisz? Da się to skleić! Aha! Już wiem! Użyjemy masek! To świetna doniczka! Nasypię tu ziemi. Będzie super. Jestem genialny. A roślinę? Niech pomyślę. Co to? Hej, to się przyda. Co ty na to? Włóż do maski. Proszę. Podlejmy ją. Szybciej urośnie. Pomogę. Więcej wody. Lej dalej. To działa? O, chyba tak. Zobacz. W samą porę. Wróciłam. Co robicie? Dalej. Nie rusza się. Skorbie, już wróciłaś? Proszę, masz arbuza. Czy to twarz? To cudowne. Nigdy takiego nie widziałam. A wszystko dzięki mnie. Nie do wiary. Spójrz, nosi maskę. Ach, tato. Kochanie, zobacz! Ile tu grzybów! Czeka nas uczta! Mniom! Hurra! Teraz odpocznę!
O, jak wysoko! Widzieliście? Orety, co to za stroje? Moda się zmieniła. Ha, przeczytaj ten komiks. To klasyk. Uff, zmęczyłem się. Pora na drzemkę. Dobry pomysł. Hej, grzecznie. Nudzę się. Co? Mama śpi? To typowe. A dziadek? On też. Mam pomysł. Chcesz jeść? Mamy pyszne grzybki. Otwórz buzię, zjedz wszystkie. Wow, olbrzymi apetyt. To śmieszne. Świetnie się bawię. Ale nie skończyłam. Grzybowa miazga. O, to przyjemne. To genialne. Bach, bach, bach. Co to za hałas? Nie, moje grzyby. Oszalałaś? Coś ty zrobiła. Dziadkowi jest przykro. Co to ma znaczyć? Nic ci nie jest? Biedne, niewinne grzybki. Serce mi pęka. Nieco przesadzasz. W porządku. Naprawię to. Chwileczkę. Co jest w środku? Mamy chleb. No to wiem. Odsunę folię i posypię chleb nasionami. Wystarczy. Teraz popryskam wodą i zakryję folią. I co teraz? Mamy grzybki. Wow, jak to zrobiłaś? Dawaj, dawaj. Oni mi się waż. To dla dziadka. Aha, dobrze. Hej, rzuć okiem. Czy to hodowla? To jednak możliwe. To najlepszy dzień w moim życiu. Jak ci się odwdzięczę? Jestem bardzo zadowolony. Chyba się rozpłaczę. To wspaniałe. Dziękuję. To spełnienie marzeń. Dziadek lubi grzyby. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Popatrzcie na te imprezowe przekąski. Szkoda tylko, że nikt nie przyszedł. Nigdy nie czułam się tak fatalnie. Przynajmniej Naomi kręci swój filmik i wygląda na to, że świetnie się bawi. Buziaki! Hej, patrz, gdzie siadasz. Czemu masz taką minę, Tina? Moja impreza to porażka. Wiem, jak to naprawić. Oto TikTokowe koło z wyzwaniami. Spójrz tylko na te ekstra propozycje. Chcę wypróbować wszystkie. I tak właśnie zrobimy. Tak! Dziewczyny, szykujcie kanapki. Wygląda naprawdę przepysznie. Poczekaj. Najpierw musimy podjąć wyzwanie. Tak jak na TikToku, pamiętasz? Do dzieła! O tak! Jak wyglądamy? Gotowi na trochę kolorów? Sprawdźmy wszystkie odcienie. Na początku będziemy potrzebować miski ze startym serem i kilku kolorowych barwników spożywczych. Teraz trzeba dobrze zamieszać i wykorzystać również inne barwy. Gotowi na tęczowego tosta? Ułóżcie na chlebie paski z sera. Przykryjcie całość kolejną kromką i wrzućcie na patelnię. Słyszycie, jak skwierczy? Ser na pewno pięknie się topi. Nadeszła chwila prawdy. Weźcie do ręki kanapkę i podzielcie się pyszną przekąską. Ta sztuczka z TikToka jest genialna. Można już jeść? Teraz ty kręcisz, Tina. O tak! Zawsze chciałam tego spróbować. Ta-dam! Gotowa? Czas otworzyć opakowanie. Kiedy to zrobisz? Wysyp kolorowe pyszności. I zjedzmy sobie po jednym. One nigdy mi się nie znudzą. Ale mogłybyśmy spróbować czegoś innego. Jak ty to zrobiłaś, Tina? Wiem, o czym myślisz.
Chcecie upiększyć zwykłą białą koszulkę? Zwińcie ją w kulkę, a potem zwiążcie gumkami. Dzięki temu uzyskacie wzór. Połóżcie na wierzchu skitelsy, a następnie popryskajcie je wodą i obserwujcie, jak puszczają kolor. Dobra, sprawdźmy efekt. Wow, ale super! Musimy wrzucić to na TikToka. Pyszna przekąska i świetna kreacja. To było rewelacyjne. Będziemy miały mnóstwo wyświetleń. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Czas na przekąskę. Chcę coś pysznego. Tylko co by tu zjeść? Aha, wiem. Co jest? Fuj! Śmierdzący but! To jakieś żarty? Ależ to rozczarowujące. A tu co jest? To jest to, czego szukałam. Trafiłam w dziesiątkę. Nie mogę się doczekać. Zacznę od hot doga. To jest coś pięknego. Ale zaraz. Co? Dziwne. Jak to możliwe? To jest takie miękkie. Co się dzieje? Niczego nie rozumiem. To ci dopiero zagadka. Ale tu jest więcej jedzenia. Wow, to też jest mięciutkie. Nie zawiedź mnie, pizzo. Och, no nie. Powinnam była się domyślić. To takie irytujące. Oj, tak, babciu? Witaj, moja droga. Zrobię ci przekąskę. Mam wszystko tutaj. Zaczynajmy. To dobrze pachnie. Co robisz? Wygląda ciekawie. Au! Dobra, dość. Odstąp od patelni. Ktoś tu chyba jest zły. Muszę znaleźć swój zen. Oddychaj głęboko. Wow, to zadziałało. Witaj. To dla ciebie. Przyda ci się. O, dzięki. To może faktycznie być pomocne. Spróbujmy. Do dzieła. Broń się. Ale fajnie. Odstaw szpatułkę. To jest dla jajek. Aha, rozumiem. To przecież oczywiste. Spróbuj. Ojej, to wielka odpowiedzialność. Wow, czy widzisz to? To takie proste. To zadziałało. Dobra robota. Jaka ulga. Wygląda przepysznie. Ha? A to skurczy. Hej, to jest program rodzinny. Wow, rzut za 3 punkty. Ten przepis jest skomplikowany. Czego jeszcze potrzebuję? Sprawdź to. Nie rób tego. Co mówiłam? To było celowe. Ups, teraz mam kłopoty. Zagrajmy w grę. Na pewno? Super. Uwaga. Nie. Dlaczego ja to zrobiłam? To był dobry strzał. Spróbujmy czegoś innego. To może zadziałać. Umieszczę to na dzbanku. To dla ciebie. Musisz mi wyjaśnić. Użyj jajka. Och, wow, teraz rozumiem. Wbiję jajka do kosza. Popatrz, one się rozdzielają. To jest niesamowite. To dla ciebie, babciu. Świetna robota, kochanie. Wiedziałam, że mogę na tobie polegać. Mogę dodać białka jaj do mąki. Połączę je ze sobą. Teraz mi się nudzi. Co dalej? Ach, wiem. Dodajmy nieco pikanterii. Mam nadzieję, że babci smakuje ostre jedzenie. Lepiej to wyciągnę. Nigdy się nie dowie. Wracam za chwilę. Nie spiesz się. To wygląda świetnie. Można wkładać do piekarnika. Teraz czekamy. To powinno wystarczyć. Nie chcę tego spalić. Och, idealnie. Cudowny przepis. Działa za każdym razem. Ale będzie śmiesznie. Spójrz, co mam. Świeżo wyjęte z piekarnika. Chciałabyś spróbować? Ja? Nie, dzięki. Cóż, będzie więcej dla mnie. To jest pikantne. Interesujący smak. Co? Naprawdę? Oczekiwałam większej reakcji. Może spróbuję jednego? Wyglądają dobrze. Co do... Oszukałaś mnie! Daj mi wody! Och, potrzebowałam tego. Mam cię.
Co ty nie powiesz? Że co zrobiła? Powinnaś to usłyszeć. Myślę, że podziękuję. Muszę zrobić tosty. Potrzebuję więcej masła. Co jest z tym nie tak? Hej, no co jest grane? Więc to tak, popełniasz poważny błąd. Pokażę ci. O, już lepiej. O, jest za duże. O, co robisz? Poczekaj, mam pomysł. Daj mi chwilę. Weź to, kochanie. Co to jest? Musisz mi to wyjaśnić. Och, wybacz. Używa się tego tak. Spróbuj. No dobra. Wcisnę to w masło. To powinno wystarczyć. Okej, czas na przedstawienie. Przekręcę tutaj. Mam nadzieję, że to zadziała. Wow, spójrz na to. To właśnie to, czego mi potrzeba. Nałożę to na usta. Jak wyglądam? Nie! Czyś ty zwariowała? Masz tym potrzeć swoją grzankę. Dobrze, skoro tak mówisz. No i jak? Zrobię cały stos. Wow, to jest cała masa grzanek. Czy to już koniec? Teraz pora na jedzenie. Uwielbiam grzanki. O, tak. A co ze mną? Zostawiłam ci jedną. Och, jak miło z twojej strony. Nie ma za co. Kurczę, burczy mi w brzuchu. Muszę coś zjeść. Obudź się, babciu. Musisz mnie nakarmić. Hej, śpiochu. Zbudź się, no. Bum, bum, bum. Jest tylko jedno rozwiązanie. Czy to chipsy? O nie, nie ma mowy. Chipsy są zabronione w tym domu. Daj mi to, potrzebujesz czegoś zdrowszego. I tak się składa, że mam coś w sam raz. Okleję te klopsiki ciastem. Co robisz? Nie rozumiem. Zaufaj mi, uszczypnę teraz rogi. No dobrze, twoja kolej, baw się dobrze. To ma być żart? Mam lepszy pomysł. Muszę tylko coś kupić. Wow, szybko poszło. Dzięki. Spójrz, babciu. Co tam masz? Odpowiedź na wszystkie nasze problemy. Patrz i ucz się. Położę ciasto tutaj. Następnie delikatnie je przycisnę. To jest idealny rozmiar, ale to jeszcze nie wszystko. Będzie potrzebny farsz. Pociągnę za te dźwignie. Następnie zadzieje się magia. Idealny pierożek. Spójrz. Wow, jesteś geniuszem. Podawaj dalej. Dobrze nam idzie w parze. Co racja, to racja. Ale sprawia, że zaczyna mi się chcieć spać. Czas na drzemkę. Hej, chyba sobie żartujesz. Cóż, wiem, zaraz wszystko sama przygotuję. Babcia będzie zaskoczona. Obiad gotowy. Huh? Wow. Częstuj się. Chętnie. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Dobre było. Widzę, że talerz czysty. Zasługujesz na nagrodę. Nie, dziękuję. Chcę ryżu. Naprawdę? Tak. No, skoro nalegasz. Super. To jest to. Otwórz szeroko. Mniam, mniam. Chyba mu zasmakowało. Zjadłby więcej. Niepojęte. Nie możesz karmić buta. Niby czemu nie? Niech ci będzie. Czas na przekąskę. Ale zgłodniałem. Myślenie spala dużo kalorii. Nie ma to jak sushi. A ty co masz? Zazdroszczę. Mój lunch jest byle jaki. Mama się starała. Ale rozczarowujące. O rety! Ale wstyd! A inni? Wszyscy jedzą sushi. Rewelacja! Świeżutkie. Jak to możliwe? Zaraz, a gdyby tak... Mam genialny pomysł. To się może udać. Posmaruję placek kremem. Czekoladowy jest najlepszy. Obficie, po same brzegi. Na to położę obranego banana i zawinę. Jak naleśnika. Na wierzch pójdzie więcej czekolady i trochę siekanych orzechów. Wow, już można jeść. Ale to jeszcze nie koniec. Pokroję całość na kawałki. Wygląda zupełnie jak sushi. Wow, co to takiego? Ciekawie wygląda. Ołówki posłużą jako pałeczki. Spróbujmy. Niebo w gębie. O, tak. Ale fajne. Co on tam ma? Też takie chce? Moje nudne sushi. Teraz ja mu zazdroszczę.
Boję się! Ja też! Nie chcę na to patrzeć, ale nie mogę oderwać wzroku! To był błąd! Co to? Trzeba było wybrać komedię! Czas na psikusa! To będzie świetne! Chcę do mamy! Rozlało mi się! To byłaś ty? Jak mogłaś? Masz! Obraziłem się! To tylko niewinny żart! Muszę go jakoś udobruchać! I nawet wiem jak! Zanurzę słomkę w moim napoju! Obrócę! Napój przeleje się do drugiego kieliszka! Sami zobaczcie! Wow! Co to za czary? Żadne czary, tylko ja! Proszę! Tego potrzebowałem! Na ukojenie nerwów! Dzięki! Wciąż mam stracha! Nie bój się! Jestem przy tobie! Co dają w telewizji? Same nudy! O! To może być! Soczysty burger! Na sam widok ślinka cieknie! Muszę coś zjeść! Dobra, kupiłem co trzeba! Czas na domową przekąskę! Przede wszystkim bułka! Tu jest! I możemy zaczynać! Nie mogę się doczekać! Fuj! Ohyda! Zaraz zwymiotuję! Może da się zdrapać? Warto spróbować? Nic z tego! Och, i co teraz? A tak chciałem kanapkę! Zaraz! Już wiem! Czas na odrobinę magii! Włożę bułkę do kapelusza i wypowiem zaklęcie! Abrakadabra! I jaki efekt? Och, nie zadziałało! Wciąż zapleśniała! To strata czasu! Trudno się mówi! O! Jajka! Mam kolejny pomysł! Ugotuję jajeczka, obiorę ze skorupki, przetnę na pół, poukładam składniki i wreszcie posypię sezamem! Dzięki wykałaczce nic nie spadnie! Mini kanapeczki! To prawdziwe dzieło sztuki! Ładnie pachną! Powinienem zostać szefem kuchni! Zasłużyłem na to! Nawet lepsze od burgera! Chcę więcej! Dobry film i makaron na ostro? Połączenie idealne! Emma? Ach, ale to nie jest makaron. Zaraz wciągniesz do buzi włosy. Jak to się stało? Co to za obrzydliwość? Teraz całe się kleją. Długie włosy są tak denerwujące. Powinnam je ściąć. Wybacz, ale to naprawdę śmieszne. Może dla ciebie. Hej! Rozwiązanie miałam tuż pod nosem. Wciąż myślisz, że to takie zabawne? Lepiej popatrz na moją sprytną sztuczkę. Teraz żadne włosy mi nie przeszkodzą. Naprawdę masz zamiar to zjeść? Chwila! Mam pomysł! Teraz obie jesteśmy zabezpieczone. Czy chemia musi być taka trudna? Coś pysznego na pewno by mnie natchnęło. Czekolada nada się idealnie. To się nazywa perfekcyjny kawałek. To tylko odrobina cukru, mamo. Najpierw lekcje, potem przyjemności. Musisz się skupić, Lizzie. Mogę się skupić na tej misce słodyczy? Serio? Czy wszystkie mamy są takie surowe? Muszę być trochę bardziej przebiegła. Widzicie tę dużą, okrągłą szczotkę? Wygląda na to, że w środku jest pusta. Wsypcie do niej cukierki. Co to za odgłosy? Mam nadzieję, że to nie słodycze. Szybko, muszę włożyć wszystko do środka i udawać, że się uczę. Nic tu nie mam. Tak się uczysz? Z cukierkami! Nic do ciebie nie dociera. Och,
Jestem mądrzejsza niż myślisz. Czas na sekretny zapas cukierków. Chodźcie do mamusi. Jak to możliwe, że zawsze są takie pyszne? A gdy mama nic nie wie, to się nie martwi. Czas na popołudnie bez telefonu. Doskonale wiem, jak je spędzić. Co? Kevin dzwoni? I co mam teraz wybrać? Chyba jednak Kevina. Hej, co tam? Chwila, okej? Mój ulubiony lizak! Ale mam szczęście! Smak truskawkowej lemoniady pycha! To moje! Teraz już nie chcę! Ups, trochę mi głupio. Widzicie tą plastikową kulę? Otwórzcie ją i wrzućcie do środka ulubione słodycze. Teraz nałóżcie odrobinę gorącego kleju i przymocujcie duży patyk lub słomkę. A na koniec owińcie wszystko ładnym papierem. Lizzy? Wciąż masz ochotę na lizaka? A co powiesz na dwa wielkie? Brzmią jak grzechotki. Można nawet z nimi zatańczyć. To dla ciebie. Chyba już nie będziesz się gniewać. To największy lizak, jaki widziałam. Otwórz go. Moja ulubiona pora. Pora na przekąskę. Ale to będzie pyszne. A na wierzch dam jeszcze jajko. I to się nazywa kanapka. Hej, gdzie ty się wybierasz? Znowu to samo. Okej, to przestaje być śmieszne. Ugh! Ło, spokojnie. Załatwię to. Zrobię ci nowe jajko. Potrzebuję trochę czosnku. Narysuję czosnkiem kwadrat na patelni. Właśnie tak. A potem wrzucę jajko. Czosnek tworzy niewidzialną granicę. Oto kwadratowe jajko. Proszę. Nie zsuwa się. W końcu mogę zjeść. Jak? Pychota, zasłużyłeś na gryza, ale smaczne. Mówię ci, nie jest aż tak dobry. Chyba żartujesz. To najlepszy film na świecie. Na świecie? Co ty wygadujesz? Jest w porządku i tyle. Liam, nie wiedziałam, że coś do mnie czujesz. Od dawna chciałam to zrobić. To przeznaczenie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Ups, czy to był mój brzuch? Muszę coś zjeść. Ha? Chwila, chyba mam batonika. No tak, już go zjadłem. Wybacz. Ale i tak mam pomysł. Potrzebuję przekąsek. Teraz. Zrozumiano. Wszyscy uwielbiają chipsy. Nadlatują. Auć. Co to było? Nie wiem. Serio? Muszę lepiej celować. Mam inny pomysł. Jedzenie w prawdziwym samolocie się nie umywa. Gotowy do startu? Zobaczcie, jak leci. Coś pięknego. Chyba jednak muszę zaliczyć kurs latania. Myślę, musi być jakiś sposób. Wow, to autko może się przydać. Wykorzystam je. Muszę tylko przyczepić do niego batoniki. Jestem genialna. Odjazdowy pomysł. Ha, powinnam pisać komedię. Okej, słodycze już jadą. Brum, brum. Wow. Wow. Spójrz na te batoniki. Nada się idealnie. Saro, to dla ciebie. Wow, dzięki. To pa. Sara? Że co? Serio? A, tego kwiatu jest pół światu. Daj buzi. Ta, jasne, nie ma mowy. Tylko żartuję. Długo się uczyłem tych kroków.
Już jestem. Teraz zacznie się imprezka. Och, kocham tę piosenkę. Wow! To Liam! Co tam? Chodźcie! Ale to ja jestem popularna! Chodźcie, potańczymy! Dość tego! Mam chipsy! Chipsy! Hej, wracajcie tu! Chcesz ze mną tak pogrywać? Proszę bardzo! Liam ma cukierki! Idziemy tam! Imprezy są takie męczące! Bolą mnie nogi! Czekajcie, to się robi żałosne! Mam już dość! Hej, proszę, napoje! Trzeba się nawadniać! Chyba zostaliśmy we dwoje! Nikt nie zjadł mojego arbuza! Chcesz kawałek? Nie, dzięki! A może napój? Weź sobie! Nie chcę! Czekaj! Mam genialny pomysł! Wiem, o czym myślisz! Zdejmę nakrętkę z napoju! I użyję jej, żeby zrobić dziurkę w arbuzie. Otwór dla każdej z butelek. Wow, a teraz czas na napoje. Proszę bardzo. Okej, wlewamy. Tylko ostrożnie. Nie chcemy nic rozlać. A teraz zabieramy butelki. Już nie będą nam potrzebne. Odsuń się, te ręce są niebezpieczne. Wow, patrz na to! Nigdy nie widziałam takiego arbuza! Jest przepyszny! I to jak? Dawaj! Złoto jest naprawdę pyszne! Co się dzieje? Niech ktoś mnie stąd wypuści! Czy to złote pączki? Co? To nie twoje? Daj mi jednego, burżujko! Gdzie ja jestem? Chwila, czy to mój salon? Pomocy! To smakowałoby lepiej jako złoto. Co się tutaj dzieje? Malujesz kraty? Podoba ci się? Mam lepszy pomysł. Tak, proszę pani. Ona niszczy kraty. Proszę, za fatygę. Tylko trochę podniosę. Chwileczkę, już się otwiera. Dobra robota, proszę pana. Serio? Żadnych krat? Och, wciąż jestem za kratkami. Ale te są o wiele smaczniejsze. Bez problemu mogłabym zjeść je wszystkie. Ale puszyste. Uwielbiam je. Dasz kawałek? Nie, nie sądzę. Och. Wszystkiego najlepszego, Emma! Och, pamiętaliście? Dziękuję. To tylko zwykły dzień. Czy może nie? To dla mnie? Dziękuję sobie. Najlepsze urodziny na świecie. To ciasto jest całe dla mnie, prawda? I to owocowe. Moje ulubione. Nie traćmy czasu. To mi się podoba. Ale kremowe? Ha, podwójna porcja. Widelec tylko by mnie spowalniał. Specjalny obrus na specjalną okazję. Czyż nie jest piękna? Zabrałam ją wczoraj z lunchu. O, hej pani myszko. Zapraszam na moje przyjęcie. Co za śliczna buźka! Dziś mam urodziny, wiesz? To dla ciebie! Nie ma to jak świętowanie urodzin z najlepszą przyjaciółką! Pyszne! Czy ona rozmawia z myszą? Kurczę, coś bym przekąsiła! Hej, ochrona! Dla Emmy jestem na zawołanie. Twoja kolacja, droga więźniarko. Z dodatkowym serem, tak jak lubisz. To wszystko. Sałatka grecka? Właśnie na to miałam ochotę. Ser! Co to za brzęczenie? Fuj, ohyda! Mucha? O, będzie moja! Uch, no dalej! Zwolnij chociaż na moment. Serio? Ha!
Muszę być bezszelestna i czujna. Mam ją! Ehem. Mucha? Czy ona jest za mną? Och, to tylko mała muszka. O, coś nowego. Och, moje zamówienie powinno już być gotowe. O tak, masz tego cheeseburgera? Chcesz zapłaty? Dobrze trafiłaś. Reszta dla ciebie. Nie do wiary! Dziękuję, nadziana więźniarko. Nie ma to jak świeży burger, prawda? Czuję jakiś zapach. Dochodzi z Teli Emmy. O rany, co za smak! Mniam! Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam fast fooda. Och, mam coś do przegryzienia? Żadna z tych rzeczy nie jest jadalna. Chyba, że... Nie pamiętam, żebym to tutaj zostawiła. Chodź do mamusi! Prawie czuję twój zapach. O tak, to jest coś. Co tam się dzieje? Siła wyobraźni to potęga. Czy ja znów żułam własnego buta? Ble! Uroczo. Ach, ciągle mi spada. A teraz jest zepsuty. Dobrze, że mam znajomości. Ochrona? Chodź tu na chwileczkę. Przydałoby się trochę złota, co? Tak myślałam. Tylko załatw to szybko, okej? Nie ma sprawy. Nowiuteńki model. Jesteś najlepszy. Tylko popatrzcie na to cudeńko. Już należy do mnie. Hej, psst, tutaj. Co? Interesują cię może te wspaniałe klejnoty? Piękne, prawda? To przecież zwykłe śmieci. Nic lepszego nie mam. Czy to coś w ogóle wysyła wiadomości? Och, chciałabym mieć kasę. Kolejne pasjonujące popołudnie. To już czas kolacji? Całe szczęście. Ciekawe, co dziś serwują. To niby jest jadalne? Nie dałabym tego nawet psu. Odrażające. Chwila, a co dostała Emma? Ło! Jestem gotowa. Dziś chyba japoński wieczór. Uwielbiam świeżutkie sushi. Co za cudowny smak. Tak, wygląda naprawdę apetycznie. To kolacja, a nie przedstawienie. Ochrona? Papa! Dobrze było sobie popatrzeć. Hej, czekajcie chwilę. Już wiem. Czy te ściany są puste? Tutaj? A może tu? Bingo! Ha, zaczynamy. Jeszcze tylko troszeczkę. Już widać postęp. I bałagan. Przeszłam. Został tylko jeden krok. Powolutku. Uff, jestem! Wspaniale! Co tam się dzieje? Czy stara uciekła? Ochrona, szybko! To podoba mi się o wiele bardziej. Hej, Emma! To nie w porządku! Według mnie jak najbardziej. Ale wygodnie. Mam też pyszne słodycze. Co by tu wybrać? Czekolady nie odmawiam. Chrupiące i delikatne. Ach, głupia woda! Nic dziwnego, że jestem przemoczona. Ach, ale to było dobre. Papierek po batoniku. Pachnie jak pyszna przekąska. Chwileczkę. Nie potrzebuję już parasola. Mniam i zjedzone.
Kolejny? Super! Co? Ale ekstra! Jestem bogata! Hej! Czyjś śmieć może być czyimś skarbem! A teraz czas na słodki deszcz! Taką ulewę to ja lubię! Teraz trochę majsterkowania! I prawie gotowe! Panie i panowie, oto najsłodsza parasolka na świecie! Czyż nie jest wspaniała? Na filmowy wieczór trzeba mieć popcorn. A to mój ulubiony. Najpierw trzeba go zrobić. Nie mam tu czasem jakiegoś gotowego? Tak myślałam. Chwila, ten też nie jest zrobiony. I co teraz? Kolejne opakowanie. Kto włożył to tak wysoko? Nie! Pada skitelsowy deszcz! Kurczę, powpadały wszędzie! A miałam nie robić bałaganu! Tylko nie na patelnię! Koniec burzy ze skitelsów? Tego się nie spodziewałam! A! Są dosłownie wszędzie! A to już na pewno nie ich miejsce! Chyba nie ci z nocy filmowej. Sprzątanie kuchni w piątkowy wieczór? Co za koszmar! Ale i tak coś bym zjadła. I mam świetny pomysł. Ten popcorn mógłby nabrać trochę koloru. Wrzucę go na patelnię i skitelsy też na niej zostaną. Działa! I jak pięknie pachnie! To się nazywa eksplozja kolorów. Najpierw czerwony. Smakuje jak skitelsy? Trzeba się przekonać! Filmowy wieczór jednak się odbędzie. Podczas gotowania łatwo odpłynąć. No tak, wciąż piekę. Ale chwila nieuwagi to katastrofa, szczególnie podczas miksowania. Co za moc! Niech się miksuje, a ja sprawdzę Insta. Uważaj, Lizzie! Ludzie, kryjcie się! Powinnaś była bardziej uważać. Och, prosto w twarz! Ale odrobina ciasta na buzi to teraz najmniejsze zmartwienie Lizzie. Niedobrze. Hej, wróciłam! W samą porę na niespodziankę. Miałaś z tym ciastem jakąś bójkę? Jak to się w ogóle stało? Lepiej weź prysznic, okej? Dałam jej jedno zadanie. O, zapomniałam o nich. A pomogą uratować sytuację. Te talerze zapobiegną rozpryskiwaniu. Zróbcie nożykiem takie dwa nacięcia. Dokładnie. Teraz weźcie dwie trzepaczki i włóżcie je do dziurek. Gdy to zrobicie, włóżcie je z powrotem do miksera. W ten oto sposób unikniecie rozpryskiwania. Sprytne, prawda? O Boże, udało ci się! Wyglądają przepysznie! Może od teraz to ty będziesz pichciła? Smakują równie wspaniale! O, przyniosłaś obiad? Tak, moje ulubione danie. Chrupiący kurczak. Spójrz tylko, a jak pachnie. Całkiem, całkiem. Ale brakuje czegoś bardzo ważnego. Będziesz uprzejmy pójść po keczu. O, ktoś dzwoni.
Oho! Cześć, Zofia! Masz, przyniosłem. Otworzę ci. Serio? Mam wszystko dla niej robić? Ależ nie ma za co. Chyba zasłużyłem na jednego. Kolejny? Dobra. Zadowolona? Jest niemożliwa. Co to? Jestem osobistym kaczupiarzem. A co powiesz na to? I wielki finał. Kaczupu nigdy za wiele, prawda? Kończę. A teraz wszystko wstrząsamy. Co? Okej. W sumie to nie taki głupi pomysł. Nie trzeba polewać każdego keczupem. Dawaj to. W końcu ja wszystko zrobiłem. Soczysty. To naprawdę dobre. Dlatego tak bardzo je lubię. Niezła sztuczka. Dzięki. Keczup to doskonała przyprawa. To pachnie wręcz bosko. Boże, mój język. Wezmę łyczkę. Ej, to moje. Głuptas. A zupa dalej gorąca. Klima się popsuła. O, wiatraczek. To moje, nie dotykaj. Mam przegenialny pomysł. Ale najpierw taśma w ruch. Kilka plasterków i będę miała podręczną chłodziarkę. Kilka węzłów i gotowe. Zobaczymy, jak działa. Teraz wiatraczek będzie schładzał makaron. Teraz ja. W życiu. W takim razie wypiję tę wodę, której już nie ma. A to co? Mam zrobić obiad? Mama już wróciła. Myśl, Lizzy, myśl. O nie. Mogę zrobić makaron. Przygotuję coś na szybko. Weźcie kubek. Wsypcie makaron i wlejcie wodę. Teraz włóżcie do mikrofalówki. Szybciej! Czemu to tak wolno działa? Ale parzy! Makaron ugotowany. Teraz dodajcie mleko i ser żółty. Niech się rozpuści w ciepełku. Smacznie wygląda, co? Ekspresowy makaron z serem. Witaj w domu, mamo! Makaron z serem? Lubię to. Wygląda pysznie, słońce. A smakuje jeszcze lepiej. Uczyłam się od mistrza. Smacznego, panie. Ale szalony tydzień. Zasłużyłyśmy na wieczór z pizzą. Dobrze, że wzięłyśmy dużą. Popatrz na ten stopiony ser. Już się nie mogę doczekać. Nie pokroili tego zbyt dobrze. A! Chcę wziąć kawałek! Co za absurd! Mam pomysł! Jeszcze chwila i zacznę ją lizać. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Hej, nie da się pokroić! Myślałam, że jest ostrzejszy. Trzeba mocno pociągnąć. Moja pizza! O nie! Nie chciałam posypki z karmy dla psów. Co za obrzydliwość. No chyba, że lubisz chrupać. Nie, na pewno tego nie zjem. Poczekaj chwilę. Myślisz o tym, co ja? Weźcie puszkę i zdejmijcie pokrywkę. Za pomocą wiertarki zróbcie dziurę w środku.
Przyłóżcie metalową linijkę, wyrównajcie dziurki i połączcie obie części za pomocą śrubki. Przykręćcie ją ręcznie, aż będzie się mocno trzymać. Weźcie nakrętkę i zabezpieczcie śrubkę. Super! Co dalej? Właśnie stworzyliście nóż do pizzy. Teraz możemy pięknie pokroić. Lepiej niż w pizzerii. Szybko, bo robi się zimna. Pachnie cudownie. Warto było poczekać. O tak. Mistrzynie krojenia znów dały radę. No dalej, idź w prawo. Przegrywasz, lis. Nie! Tak! I koniec. Mój zjedzony. Mamy jeszcze jednego? Niech wygra najlepsza. Zaczęło się. Jasne. No i kto wykona pierwszy ruch? Można kroić tę atmosferę nożem. Ach! Hej, puszczaj! Pierwsza go zobaczyłam! Dawaj! Po moim trupie! Da się zrobić. Nie wierzę! Wygrałam! To nie fair! A właśnie, że fair! Zostałam z pustymi rękami. Cały sobotni wieczór popsuty. Chciałabym go naprawić. I właściwie chyba mogę. Muszę tylko włączyć kuchenną kreatywność. Zróbmy to. Napełnijcie miskę napojem gazowanym. I dodajcie parę kropel barwnika. Wymieszajcie dokładnie. Właśnie tak. Super! Czas na żelatynę. Kiedy ją dodacie, dobrze wymieszajcie. Gdy płyn wygląda w ten sposób, czas wsadzić go do lodówki. Weźcie foremkę do lodu i wlejcie do niej miksturę. Gotowe. Nałóżcie pokrywkę i dodajcie resztę za pomocą strzykawki, żeby wypełniała całą kulę. Tak jest do końca. Po jakimś czasie w lodówce będą wyglądać tak. A następnie wbijamy w nie patyk. I mamy żelkowe lizaczki. No dalej. Czekajcie, aż Lizzy to zobaczy. Smakuje ci? Ja zrobiłam coś dla siebie. Właśnie go skończyłam. Nie? Och, ale sknera. Czas na lizaczki. Fajne, co? A smakują jeszcze lepiej. Świetnie gotuje. Ale się popisuje. Czujecie szpiega? Wnieślibyście jedzenie do więzienia? O, rachunek? To powinno wystarczyć. Czuję kasiorę. Przyda się bardziej niż kiedykolwiek. Ej, te dziewczyny nie zapłaciły. Niewiarygodne. Wzywam policję. Łapki do góry. Idziecie z nami. I to ma być jedzenie? Chcę coś normalnego. Nocne zmiany są najgorsze. Jeszcze drugie tyle. Przynajmniej się kimnę. Operacja Przemyt rozpoczęta.
Osadzona dostanie żarełko. Ona lubiła czekoladę. Ha! Zwinna jak kot. Klawiszka śpi. Koszmary, co? Ostrożnie. Było blisko. I druga nuzia. Wow! Przerwać akcję. Odwróć. Muszę się schować. Już wiem. Sporo tu miejsca. Co się dzieje? Chyba coś słyszałam. To tylko mysz. Kim mam dalej? Jestem! Jak długo on tu jest? Doszłam do końca. Pajęczyna? Dawno tu nikt nie sprzątał. Kto tam? To ja! Ała! Gabi? Sorki za tamto. Mam coś dla ciebie. Wszystko dla mnie? Ucztę czas zacząć. Tak tęskniłam za słodyczami. Już nie musisz. Przydałby się telefon. Ale to musi wystarczyć. Miłej podróży. No i poszło. Matko, ale tu wali. Mam. Zobaczmy. Burger, ręce, wykrzykniki. Zrozumiałam. Nie wniosę tego w rękach. Muszę coś wymyślić. Dobrze, że mam długie włosy. Zrobione. Nawet uroczy kok. Lecimy. Gdzie ona jest? W końcu. Tu jestem. Na górze, czaisz? Zwykle narzekasz na włosy w jedzeniu. Takie dobre. Skończyłaś już? Czekoladowe szpony. Chyba zjadłaś wszystkie. Palce lizać. No wiem. Muszę kończyć. Ja na widzenie. Chwila, co my tu mamy? Strasznie ostre te zębiska. Idź już. Trzymaj to z dala ode mnie. Siema, stara, głodna? Ten mordziak to przykrywka, widzisz? O, taki dobry pieseł. Ale hałas. O nie, nakryje mnie. Muszę zostawić wanienkę. Idzie tu? No nie. I co wtedy? Dobry, co tam? Muszę kończyć. Muszę zrobić skan. Co tam chowamy? No to lipa. Miałam go przy sobie cały dzień. Wyskakuj z reszty. Dobra. Już. Zadowolona? Weź już idź. Na czym to ja... Ej, tutaj. Weź słuchawki. Halo? Co? Nie oczekiwałam widzenia. A gdzie papu? Otwórz je. No. Wzięłam plastikowe nakrywki i pomalowałam je. Potem przyczepiłam do słuchawek. Widzisz? Idealne na donaty. Fajne, nie? I wyglądają legitnie. A, czaje. Moje ulubione.
Nie pamiętam, kiedy jadłam je ostatnio. Dobry, ja tu tylko sprzątam. A to co? Uwaga na stópcie. Niczego tak nie zrobię. Zaraz skończę, serio. Tylko umyję podłogę. Gdzie mi z tym zadem? Za grosz respektu. Idę na fajrant. Udało się. Nikogo nie ma? Ej, psst. Co to za zapach? Słodki. Dochodzi z twojej głowy. Z włosów, znaczy się. Daj trochę. Dobre. Chcę więcej. Ale to jest smaczne. Zażarłaś moje włosy. Są w twoim bebechu, co? Jestem taka głodna. Ale tu się niewygodnie śpi. Idealnie, zaczynamy. Rób swoje, myszko. Miłego. Uważaj. Co to za hałas? Na pewno coś słyszałam. Dorwę cię. Więzień ucieka? Nie, gorzej. O, myszko, głodna? Wiem, że tu jesteś. Co za głąb, teraz ja tu rządzę. Dostawa specjalna żelkowych miśków. Nara. Co to było? Wow, tak się cieszę, że cię widzę. Gdzie ty leziesz? Zacina się, nie mogę go zatrzymać. Aham. Ty tu rządzisz, tak? Co w tym trudnego? Cicho bądź. Gdzie to jest? To ja pryskam. Nie chcesz kontrolera? Chyba czysto. Ale mi się pofarciło. Nic lepszego od miśków. Dalibyście radę wnieść jedzenie do więzienia? To nie takie proste. Wyślijcie ten filmik znajomym. Niech się pośmieją. Hej, nie wierzę, że to już koniec. Muszę wydobyć wszystkie resztki. Ale w środku już nic nie ma. Ech, to moje uzależnienie od czekolady. Po prostu ją kocham. Czy to jakiś żart? Przypadkiem wszystko zjadłam. Chyba teraz przyda się moja sztuczka. Najpierw nalejcie do słoika trochę mleka. A później dobrze wymieszajcie. Oto spienione mleko czekoladowe. Wlejcie miksturę do foremek. Kiedy będą pełne, nałóżcie pokrywki. I włóżcie wszystko do zamrażarki. Zobaczmy, jak wyszło. Ale super! Jeszcze ostatni krok. Tak jest. Ewidentnie brakuje posypki. Spójrz, jakie kolorowe. To dla ciebie, Sofia. A ja już prawie wyrzuciłam ten słoik. Dobra robota, Emma. Hej, Emma. Chcesz jednego? Ups. No dalej, głupia torebko. Nie chcę się otworzyć.
Daj, ja spróbuję. Zobaczmy. Naprawdę się nie da. Chipsy chyba nie są nam dzisiaj dane. Cóż, mamy to, co chciałyśmy. Poniekąd. Jak to się stało? Nie chce mi się sprzątać tego bałaganu, więc po prostu go zjem. To było jak prysznic z chipsów. Okej, czekaj chwilę. Możemy to jakoś wytrzeć. Chyba, że... To ma więcej zastosowań niż myślałam. Zdejmijcie plastikową część z opakowania. Weźcie paczkę ulubionych chipsów, przyklejcie do niej plastikową część i do dzieła! Można zajadać bez stresu. Emma, nadal jesteś głodna? Nie chcę nawet na to patrzeć. Ale to paczka odporna na wybuchy. Genialne! Zobaczmy, jak szybko uda nam się wszystko zjeść. O tak, nareszcie pora kolacji. Myślałam o niej cały dzień. Ketchup dopełni każde danie. Przecież butelka jest pełna. Dobra, daj mi to. Ups! Jestem silniejsza niż myślałam. Och, nie martw się. Zajmę się tym. Co za marnotrawstwo. Chociaż... Chyba znalazłam rozwiązanie. Ta pompka może uratować sytuację. Weźcie pusty dozownik do mydła, odkręćcie nakrętkę i za pomocą lejka wlejcie do środka ketchup. Widzicie, jakie to proste? Chyba wystarczy. A teraz z powrotem nałóżcie pompkę. Okej, Emma, spróbujmy jeszcze raz. Wow! Czemu wcześniej na to nie wpadłyśmy? Spróbujmy. W sam raz. Powinnaś to opatentować, Liz. A teraz najlepsza część. O, to jest to. Fiu, fiu! Lexi, czas na obiadek. Fuj, co to jest? Nie chcę makaronu. Zabierz to ode mnie. Chcę się bawić moimi mięciutkimi zabawkami. Dobra, to ja cię nakarmię. Otwórz szeroko. Nadjeżdża makaronowy ekspres. Że co? Następny przystanek brzuszek Lexi. Nie, zostaw mnie. Nie chcę tego. I tak za każdym razem. Mi już na nią brakuje nerwów. Czekaj, wiem co robić. Potrzebuję tylko parówek. Najpierw podzielę ją na sekcje. Mogę odłożyć te części na bok. Potrzebuję jedynie tej. Wcisnę do niej ziarna pieprzu. O tak. Następnie będę potrzebowała suchego makaronu spaghetti. Przekłuję nim parówkę. Ma to wyglądać mniej więcej tak. Dodam teraz więcej nitek spaghetti, aż zapełnię nimi wokół całej paróweczki. A teraz można to ugotować. Wstawię garnek z wodą. To samo zrobię z drugim końcem kiełbasy. Pozwolę wodzie się zagotować. To powinno wystarczyć. Położę je teraz na talerzu i skropię nieco ketchupem. Hej, co babcia robi? Wow, wygląda nieźle. Tak się właśnie przyrządza makaron z parówką. Chcesz spróbować? Myślę, że ci posmakuje. Mniam, mniam! To jest pyszne. Tak, wiedziałam, że to zadziała. Uwielbiam to. Chcę jeszcze. O,
Zobaczmy, co jest w telewizji. Ten Miles jest taki przystojny. Mogłabym go oglądać codziennie. Zjem sobie banana. To jest niczym lizaczek od matki natury. Muszę zwiększyć głośność. Cześć, babciu. Och, uwielbiam ten kanał. I mam tu też swoje ulubione przekąski. Lepiej już być nie może. Pyszne słodycze. Miło jest spędzać czas razem. Czekaj, a co ty jesz? Moje słodycze, a cóż by innego? Są naprawdę dobre. Żartujesz sobie ze mnie? To nie jest dla ciebie dobre. A może masz ochotę na jakieś owoce? Mam tu smacznego banana. Ha, niech pomyślę. Spójrz, bananowy cukierek. To jest o wiele lepsze. Pycha. Okej, widzę, że za bananami raczej nie przepadasz. A co powiesz na pyszną jeżynkę? Jest słodka i soczysta. Brzmi nieźle. Jestem pewna, że mam gdzieś tu taką. Zobacz. Wow, to smakuje niesamowicie. Było pycha. Tak łatwo się nie poddam. Musi być coś, co będziesz chciała zjeść. Chcę tylko cukierki. Całe mnóstwo cukierków. Czekaj, już wiem. Zaczekaj tu. Będę potrzebowała dużej miski. Wleję do niej żelatynę. Następnie dodam wodę. Nie za dużo. Teraz muszę to wymieszać. Chcę, aby żelatyna się rozpuściła. Nikt nie lubi grudkowatej galaretki. To wygląda dobrze. Teraz muszę ją przelać do większego naczynia. Wydaje się, że to idealny rozmiar. Wlewamy. Włożę to do lodówki, żeby zastygło. Mam jeszcze więcej pracy do wykonania. Przelewam mleko skondensowane do innej miski. Następnie dodam śmietanę. To będzie pyszne. Będę potrzebowała więcej żelatyny. Następnie wszystko razem wymieszam. Masa musi być gładka. Tak będzie dobrze. Odłożę to na razie na bok. Moja galaretka jest gotowa. Potnę ją na paski. Delikatnie przejadę po niej nożem. Pozostawię je w tym samym rozmiarze. Zacznę od cięć pionowych. Zrobię to na całej długości miski. Następnie wykonam poziome cięcia. Chcę to pociąć na kwadraty. Jak ładnie! Mogę ją teraz wyciągnąć. Użyję do tego szpatułki. Muszę uważać, by nie narobić bałaganu. Pyszne kostki galaretki. Tak samo zrobię z czerwoną galaretką. Jestem pewna, że Lexi będzie zadowolona. Ale muszę je teraz połączyć. Jeszcze nie skończyłam. To nie wszystko. Potrzebuję smacznych owoców. Pokroję banana w plasterki i ułożę go na galaretce. Następnie dodaję truskawki, a całość zaleję mieszanką z mleka skondensowanego. Upewnię się, że wszystko jest pokryte. Trzeba tym trochę potrząsnąć. To wystarczy. Mam dla ciebie coś specjalnego. Wow, co to jest? Chcesz spróbować? Myślę, że ci się spodoba. Dam ci kawałek. Spójrz na to. To owocowa galaretka. Proszę. Pokaż mi to. Ale się trzęsie. Nie mogę się doczekać. Uwielbiam galaretkę. Wow, spójrz na to. To niesamowite. Pycha. Jestem taka szczęśliwa. Myślę, że zasłużyłam na małą przekąskę. I wiem dokładnie, na co mam ochotę. Daj mi te cukierki. Co? Zbrodnia doskonała. Ho, uwielbiam słodycze. Wow, gdzie to było przez całe moje życie? To jest pyszne. Zabiorę to ze sobą. Czas na przekąskę. O, to jabłko wygląda smakowicie. Co ty robisz? Uważaj, nie bój się. Babcia tu jest. Prawie. Hej! To jest zbyt ostre. Rany, wyluzuj, babciu. Ja się tym zajmę. Daj mi to jabłko. Zawsze psujesz mi zabawę. O, nie chcę ciąć. Twarde to jabłko. Czy możemy to jakoś przyspieszyć? Bądź cierpliwa. No dalej. Och, ale to jest nużące. Nareszcie. Włożę je do miski. O, ten ananas wygląda soczyście. Jego też ja pokroję. Burczy mi w brzuchu. Jestem głodna, babciu. Staram się jak tylko mogę. Nie chcemy chyba żadnych skaleczeń. Warto będzie poczekać. Uff, to ciężka praca. Tam jest więcej ananasów. I je też trzeba będzie pokroić. Wszystko w swoim czasie. Muszę teraz wyciąć jego rdzeń. Okej, ja to zrobię. Daj mi to. Znam pewną użyteczną sztuczkę. Wszystko, czego potrzebuję, to puszka. To takie proste. Wepchnę puszkę do ananasa. O, jestem zaintrygowana. Wcisnę ją do końca. Jeszcze trochę. Teraz mogę ją wyciągnąć. Sama zobacz. Wow, jestem pod wrażeniem.
Miałam nadzieję, że to powiesz. Coś takiego, ananas w puszce. Kto by pomyślał? To znacznie ułatwia krojenie. Porcja będzie idealna. A moje palce bezpieczne. To świetny pomysł. No i już. Można to wrzucić do miski. Jesteśmy już prawie gotowe. Uff, cieszę się, że to słyszę. Spróbuj. Nie mogę się doczekać. To niesamowite. Dokładnie to, na co miałam ochotę. Tak, tak, kochanieńko. Jedz, jedz. Nie wiedziałam, że tu są. Hej, kto zostawił puste pudełko? Cóż, ten ktoś zostawił dużo okruszków, a raczej śladów. Ja już się wszystkiego dowiem. Jeszcze dalej? Lizzie, co ty masz na sobie? Płatki? Okej, odkładamy łyżkę. Łatwo tu o bałagan, prawda? Wezmę sobie małego łyczka. Czas na coś słonego. Lizzie, co tu chodzi? Dzięki. Wiodę leniwe życie. Patrz i się ucz. Hej, Brian. O, cześć. Pomożesz mi w przygotowaniach? Pewnie. Wow! Kręci mi się w głowie. Nie, wracaj tu. Normalnie nie wierzę. Ktoś tu nie jest w nastroju. Gdzie on może być? Od kiedy ona tu jest? Czyli tutaj to było. Wow, obczaj to. Jest większy ode mnie. Może serenadkę? Lepiej poćwiczę. A co tu robi ocet? I proszek do pieczenia. O, jest. No to odmuchamy dalej. Padam na twarz. Wezmę łyczka coli. Hej, mam pewien pomysł. Weźcie pustą butelkę i wsypcie trochę proszku do pieczenia. Tyle powinno wystarczyć. Potem wlejcie ocet. Zbierzcie pozostałości proszku. Napełnijcie butelkę do połowy i nałóżcie balon na szyjkę. Dzięki temu nie musicie niczego nadmuchiwać. Wystarczy zdjąć na czas. Wow! Po co marnować oddech? To wystarczy na dłuższą chwilę. Chyba jesteśmy gotowi na imprezę. Skopić tyłek. Podaj popcorn. Super. Nie! Wszystko przez ciebie. Frajer! Ej! Co ty robisz? Ono bleśne. W sumie wystarczy sięgnąć. A gdyby tak sobie ułatwić życie? Ściągam rękawy i obracam bluzę. Teraz mogę jeść, niczego nie dotykając. Jam. Ej, świetna ta sztuczka. To się nazywa mądre granie. I nie trzeba robić przerwy na papu. To naprawdę świetne. Co oglądasz, Brian? Mecz grają. Okej, mogłabym coś zjeść. Mamy tu coś dobrego? Bingo! Płatków nigdy nie odmawiam. Teraz potrzebuję miski. Co to jest? O, blech! O, miska. Czekaj. No to pojedzone. A nie mogę jeść z pudełka? Połóżcie pudełko płasko. Potem wytnijcie kwadrat u góry. Nieźle. Gdy go wyjmiecie, powstanie prosta miska. Plastik wszystko ładnie pomieści. Niczego sobie. Jeszcze łyżka.
Ej, sama to zrobiłaś? Wiesz, co jest najlepsze? Nie trzeba zmywać. Och, tak mi się nudzi. Jestem głodna. Aż mi w brzuchu burczy. Muszę szybko coś zjeść. Jest tylko jedno wyjście. Mam nadzieję, że to zadziała. Zaczynamy. Przystojniak jak zawsze. O, co to jest? O, ktoś potrzebuje mojej pomocy. Lepiej zabiorę się do pracy. Mam coś specjalnego dla niej. Spodoba jej się to. Do środka. Całe szczęście, że wcześniej spłukałem. Co do? Ła, czekolada z toalety! Och, prawie zapomniałem! Będzie musiała czymś popić! Hej, lecimy! Wow, robi się coraz lepiej! Woohoo! Zróbmy deszcz, słodyczy! To jak tęcza! To będzie dopiero niespodzianka! He? Co to jest? To nie brzmi dobrze? Ups! Ech! Nareszcie! Co? Moja pupcia! Niech ktoś to zatrzyma! Ranny policjant! Ratunku! Ratunku! Potrzebuję wsparcia! Wychodzę stąd! Mamusiu, pomóż mi! Ha! Ładne majtki! Pasują w sam raz! Tak, to jest sytuacja awaryjna. Chcę pączki z polewą klonową. Bycie policjantem to ciężka praca. Która jest godzina? Chyba lepiej pójdę już na patrol. Nie chcę, żeby szef się zdenerwował. Kolejny dzień, kolejny pączek. Co tu mamy? Podejrzanie cicho tu. Chwileczkę. Ona wygląda jakoś inaczej. Hej, nie hałasuj. Mam cię! Ale się wystraszył? To jest moja szansa. Wezmę swój telefon. Tutaj jest. Czas zadzwonić. Facet od słodyczy, czym mogę służyć? Chcę coś pysznego. Nie ma problemu. Zaraz będzie gotowe. Mam coś w sam raz. To najnowsze dzieło. Wow, jak to się dzieje? Nie narzekam. Wygląda tak smacznie, ale chwila. Nie wolno mi tu jeść. Nie mogę pozwolić, żeby on to zobaczył. Inaczej się wścieknie. Co robić? O, wiem! Muszę wprowadzić kilka zmian. Co? Co się stało? Myślałem, że widziałem szkielet. Chyba halucynuję. Co robisz? Idealnie. Och, cześć. To jest nowa torebka? Och, tak! To ostatni krzyk mody. Jest taka elegancka. Czyż nie wygląda słodko? Coś jest nie tak. Nie wiem, o czym mówisz. Nigdy nie zrozumiem mody. Cóż, wracam do mojego biurka. Dostawa pączków już jest w drodze. Uff, to było blisko. Czas na przekąskę. Nie mogę się już doczekać. Wygląda dobrze i smakuje jeszcze lepiej. Lekkie zagięcie tutaj i to by było na tyle. To moja czapeczka urodzinowa. Zaczynajmy imprezę. Wszystkiego najlepszego dla mnie. O co ten cały hałas? Nie możemy zapomnieć o torcie. A raczej o papce urodzinowej, ale to intencja się liczy. Czas pomyśleć życzenie. Mam nadzieję, że się spełni. No cóż, wygląda na to, że to już wszystko. Och, to takie smutne. Muszę ją jakoś pocieszyć i wiem, jak to zrobić. Wrócę za chwilę. Ciii, to niespodzianka. Ach tak, dobrze. Ona niczego się nie domyśla. Do dzieła. Co? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam coś dla ciebie. To specjalny przyjaciel. Zobacz. Wow, on jest dobry. Och, dzięki. A co teraz? Zaufaj mi! Zaraz, Łąka? Co tu robisz? Znacie się? Absolutnie! Balony w kształcie zwierząt! Przygotuj się na coś wyjątkowego! Och, ale z niego showman! Tak, ona ma całkowitą rację! Przywitaj się z Rexiem! Ho, to dla ciebie! Wow, jest wspaniały! To nic takiego! Czekaj, coś tam jest! To będzie nasz sekret! Moja praca tutaj dobiegła końca. A gdzie jest mój piesek? Żartujesz? Okej, daj mi chwilę. Co powiesz na kwiatka? Mój ulubiony! Skąd wiedziałeś? Ależ on się ekscytuje jak dziecko. Jest cudowny!
Do widzenia, panie klaunie! Na mnie już pora! Do widzenia! Zostaliśmy tylko ty i ja! Przyda się coś ostrego! Nie miej mi tego za złe, piesku! Pyszne słodycze! To będzie ekstra! Takie pyszne! Mógłbym na niego patrzeć cały dzień! A, mój kwiat! Co to było? Och, czekaj! Czy to kupa? Dlaczego to musiało mi się przytrafić? Nienawidzę tego klauna! Raz, dwa, trzy, kręcimy! O, pączki! Nie wiem tylko, czy jakieś mamy. Może użyjemy tych płatków? Są jak mini pączki. Czemu nie? Najpierw wysypcie trochę płatków na talerz. Już robię się głodna. Fajne mam oczy? Wiem, jak sprawić, żeby jeszcze bardziej przypominały pączki. Ciekawe, czy urosną, jeśli włożę je do mikrofalówki. Widzisz coś? Nie wierzę. No i? Co za wielkie potwory! I pachną tak owocowo. Popatrz na nie. Teraz mamy do zrobienia już tylko jedno. Co? Gdzie je zabierasz? Patrz na to. Filmujesz, prawda? 3, 2, 1. Sprawdzamy. Widziałaś kiedyś takie wielkie pączki? Jedziemy dalej? O tak. Wskakuj do środka. Nie mogę w to uwierzyć. Witaj, panie pączku. To chyba jakiś światowy rekord. O, trzymaj się, Tina. Może włożysz go tutaj? Zrobione. Wlejmy mleko. Na pewno nigdy nie jadłaś takiego śniadania. Pyszne mleczko. Kto próbuje pierwszy? Nigdy wcześniej nie musiałam kroić płatków. Dzięki. Weźmy pierwszego gryza razem. Co tu się dzieje? Wciąż są tak samo malutkie. To chyba największa ściema na TikToku. Co? Nie tak to sobie wyobrażałam. Na pewno nie zrobię z tego filmiku. Gotowa na kolejne kręcenie? Arbuz! Super! Momencik, dobra? Gdzie ona idzie? Halo, wracasz? Chyba po prostu tu sobie poczekam. Ach, to trwa całą wieczność. Żadnych przekąsek. Powinnam przefarbować się na blond. Uroczo. No dalej, Tina. Czy to kakao? Już widziałam, już widziałam. Ale ręce są długie. Wróciłam z tym, czego potrzebujemy. Ja go pokroję. O, tutaj. Co? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wiesz, jak to się robi? Oto instrukcja. Przetnij normalnie arbuza na pół. Wygląda dobrze, prawda? Za pomocą łyżki wydobądź miąższ i włóż go do osobnej miski. Pod koniec arbuz powinien wyglądać tak. Odłóż na bok skórkę i weź kolejnego arbuza. Odetnij skórkę w ten sposób. I obierz tak cały owoc. Nie zapomnij o ogonku. Zostało jeszcze trochę. Pozbądźcie się również białej części. Zaczyna wyglądać jak piłka. Wielka, czerwona, soczysta piłka. Pamiętacie pierwszą skórkę? Włóżcie do niej drugiego arbuza. Już.
Już rozumiem. To wszystko wyjaśnia. Pokażmy tę sztuczkę światu. Nie ma to jak magia TikToka. Wyglądasz super, Naomi. Co za realistyczny obraz. Sztuka? Same nudy. Na szczęście mogę się jakoś rozerwać. Hej, Kujonie! Auć! Moja głowa! Ale za co? To naprawdę bolało. Trafiony, zatopiony. Poprawiło mi humor. Weź mnie zostaw w spokoju. Bardzo niegrzeczne. Za karę dam ci nauczkę. Ha, ha! Co? Uch! Ty to zrobiłeś? Dzięki. Nie ma za co. Ale jakim cudem rozmawiam z obrazem? O, ciężka sprawa. Powinnam to wiedzieć. Było na lekcji. Zajrzę do podręcznika. Aha, już wiem. Tak jak myślałam. Och, jak to w końcu było? To bez sensu. Coś pokićkałam. Nigdy nie zrobię tej pracy domowej. Och, zwariować można. Skup się. Nie mam pojęcia, co robię. Po co się męczyć? I tak obleję. W ogóle tego nie czaję. Posiedzę nad tym jeszcze trochę. Ale to i tak nic nie da. Witam. Pomożesz mi z pracą domową? Co tam masz w buzi? Na pewno nie lizaka. O rety, twoje kredki. Co to ma być? Gryzę ze stresu, bo nie radzę sobie ze szkołą. Nie wiem, co robić. Odłóż kredkę. Koniec z tym. Potrzebny ci jakiś bezpieczny gryzak. Mam pomysł. Wezmę takie śliczne foremki. Położę na nich kredki. Wow, ale kolorowe. Do foremek włożę też żelki. Potem je roztopię. Zobacz, co mam. Niesamowite. To wszystko dla mnie? Wow. Ale fajowe. Teraz nie muszę już gryźć kredek. Te smakują znacznie lepiej. Słodziutkie. Uwielbiam je. No jasne. A teraz skończ pracę domową. Gotuję jak szalony. Aż się kurzy. Przepyszne ciasteczka. Cudownie pachną. A kolejne już się pieką. Normalnie ciasteczkowy szał. Ładnie zarumienione. Cześć! Wróciłam z treningu. Ale nas wymęczyli? Pić mi się chce. Akurat pod ręką. Tego potrzebowałam. Orzeźwiające. Hej, ciasteczka. Nie tak szybko. Precz z łapkami. Najpierw idź je umyć. Niby czemu? A, no tak, zdziebko się ubrudziłam. To mało powiedziane. Ręce pod kran. Ale nie chcę. Bez gadania. Nie zmusisz mnie. Zostaw mnie. Mam pomysł. Potrzebuję tylko łyżki. Patrzcie na to. Włożę łyżkę do Nutelli. Tak, żeby była cała w kremie. Przycisnę ją do ciasteczka. Teraz z drugiej strony. I mam ciasteczko z nadzieniem. Spróbujmy. Rewelacja. I to bez użycia rąk. Nieźle, co? Wow, całkiem niegłupie. Sam spróbuj. Och, dziękuję. 1001, 1002. Głodna jestem. Burczy mi w brzuszku. Będę przy stole. A jedzenie gdzie? Hej! Dostanę coś? Cóż, policzę kiedy indziej. Dziecko głodne. Już się robi, kochanie. Wow, kółeczka. Ślinka mi cieknie. Jeszcze chwilka. Jak płatki, to tylko z mlekiem. Samo zdrowie. Smacznego. Co za uczta. Załóż serwetkę. Dobry pomysł. Na wszelki wypadek. Dzięki, tato. Chwileczkę. A gdzie łyżka? Hej. Co znowu? No tak, łyżka. Och, już podaję. To bardzo dziwne. Gdzie się podziały wszystkie łyżki? Może tu? Nie ma ani jednej. Oj tam, poradzi sobie widelcem. Wreszcie. Co to ma być? Chyba sobie żartujesz. Ach, spróbuję. To nie takie łatwe.
Oj, nie da rady! Nie działa! Hej, tato! Chrupiące. Coś nie tak? Jedz swoje płatki. Niby jak, widelcem? Dobra, już dobra. To się przyda. Najpierw rozpuszczę czekoladę, wezmę strzykawkę i wciągnę do niej czekoladę. W ten sposób będzie łatwiej. Wstrzyknę czekoladę do formy, do pełna. Strzykawką idzie szybko i schludnie. I to samo z pozostałymi formami. To fajna zabawa. Jeszcze jedna i gotowe. Czekolada szybko zastyga i mamy ekstra łyżeczki. Proszę bardzo. Wow, łyżka z czekolady? Spróbuję. Wow, kto by pomyślał? Działa jak prawdziwa, praktyczna i słodziutka. To był świetny pomysł. A najlepsze, że nie trzeba myć łyżki. Można ją po prostu zjeść. Uhu! Moja ulubiona piosenka. Mam wszystkie składniki. Nadszedł czas na małe gotowanko. To będzie pyszne. To nie wygląda dobrze. Zapomniałam o sosie pomidorowym. Bez niego makaron byłby nudny. To nada mu trochę smaku. Nie potrzebuję tego. Nadchodzą pomidory. Lada chwila. Hej, wyskakujcie. Ruszać się. Czy wy nie słyszałyście o grawitacji? Więc to tak, co? Same się prosiłyście. Ha? Cześć, kochanie. Wygląda na to, że masz jakieś problemy. Zajmę się tym. Patrz uważnie. To naprawdę bardzo proste. Najpierw otwieramy puszkę. No tak, przecież wiem. Następnie musimy wypchnąć nasz pyszny koncentrat. Na szczęście mam dobrego forehanda. Uwaga! Udało ci się, babciu. Bardzo imponujący serwis. Wydaje mi się, że trafiłaś w psa. Moja praca tutaj dobiegła końca. A ja mogę teraz zjeść mój makaron. Pycha! Och, jestem taka głodna. Muszę coś przekąsić. Zobaczmy, co mamy. Ha, nie. Co jeszcze tam jest? Nie chcę nic z tego. Zaraz, a co tu jest? Aha, masło czekoladowe. I to mi się podoba. Udam, że tego nie widziałam. Ups, samo odpadło. Co ty robisz? Nie powinnaś tego jeść. Mamo, chodź tutaj. Jestem świadkiem przestępstwa. Bądź cicho. Hej, to moje. Już nie. To nie jest dla ciebie. Ach tak, to się jeszcze okaże. Zjem to wszystko. Nawet się nie waż. Przestań. Moja łyżka jest większa. Zjem wszystko. Pychotka. Za to moja buzia jest większa od twojej. Mogę tam zmieścić więcej czekolady. Pf, mam być niby pod wrażeniem? To należy do mnie. Dawaj to. Ja ją pierwsza zobaczyłam. Przestań być złośliwa. Czekaj, pusto. Wszystko zjadłaś. No, czego ty się niby spodziewałaś? Powiem mamie. Och, ale z ciebie dziecko. Chwileczkę. Spójrzcie tylko na te naleśniki. To nasuwa mi pewien pomysł. Pyszny pomysł. Najpierw wsypię trochę mąki do słoika. Ups, trochę rozsypałam. To nic, mama posprząta. Następnie dodaję cukier. Następnie będę potrzebowała proszku do pieczenia. Teraz czas na mleko. Odrobinę oleju i jajko. Założę pokrywę z powrotem i potrząsnę dobrze słoikiem. Teraz pora to usmażyć. Wyleję ciasto na gofrownicę. Spójrzcie tylko na to. Wygląda przepysznie. Poczekam, aż się dobrze rozejdzie, a potem zamknę gofrownicę. Wow, to wygląda naprawdę dobrze. Można już je wyjąć. Zrobię ich więcej. W sumie to zrobię ich cały talerz. A następnie dodam bitej śmietany. Rany, ale to będzie pyszne. O, hej, wróciłaś. Tak, jestem na ciebie okrutnie zła. Wiedziałam, że to powiesz, dlatego zrobiłam to. Dla mnie? Naprawdę? Och, to takie słodkie. Mam nadzieję, że będą ci smakować. Nie mogę się doczekać, aby ich spróbować. Wow, są dosłownie przepyszne. Uff, ale upał. Zaraz, czy to lody? To jest właśnie to, czego potrzebuję. Jakie zimne. Idealne, by się nieco schłodzić. Ja też chcę. O nie, wszystko już zjadłam. Został tylko łyczek roztopionych lodów na dnie. Mogłaś trochę dla mnie zostawić. Już nic nie zostało, babciu. Jestem taka smutna. Muszę to naprawić. Zostaw to mnie, kochanie.
Zajrzyjmy do zamrażarki. Nie, pusto. Przykro mi, kochanie. Nie ma już więcej lodów. Cóż za okrutny świat. Och, to jest jakaś katastrofa. Zaczekaj. Chyba wiem, co robić. Moje wierne drzewko cytrynowe nas uratuje. O, a gdyby tak? Tak, to powinno się udać. Zaczekaj tu. Będę potrzebowała super soczystej cytryny. Przetnę ją na pół. Potem wydłubię miąższ i wrzucę to do blendera. Będę potrzebowała go dużo więcej. Następnie dodam trochę świeżych truskawek. Wyglądają nieźle. A teraz je zmiksuję. Muszą być zupełnie gładkie. To mi się podoba. Mogę wyłączyć blender. Teraz przeleję go do miski. Spójrz na ten kolor. Trzeba to teraz włożyć do zamrażarki. Poczekam, aż się zmrozi. Wygląda świetnie. Wyciągnę to. Właśnie o to chodziło. A teraz przełożę to z powrotem do cytryn. Wystarczy wypełnić te wydrążone skórki. Dodam jeszcze szypułkę od truskawki. I to wszystko. Pyszny, mrożony przysmak. Lexi, zobacz, co mam. Wow, babciu! Daj mi to! Nie mogę się doczekać, by tego spróbować. Skosztujmy. To jest niesamowite. Dzięki, babciu. Ach, od razu czuję się lepiej. Idealna przekąska na ciepły dzień. Okropna restauracja. Jedzenie było zimne. Co jest? Czy to kupa? Kochanie, spójrz tylko. Co tu się stało? Co to za bałagan? To chyba jeszcze nie wszystko. Brzuszek mnie boli. Muszę iść do ubikacji. Nie panikujmy. Poradzimy sobie z tym. Tutaj jest jeszcze gorzej. Spójrz na tę podłogę. Ślady prowadzą do szafy. Odwagi. Nie możemy dać się zastraszyć. Damy radę. Gotowy? Ale pycha. O, cześć, mamuś. Cześć, tatuś. Czekolada! To tylko czekolada! Całe szczęście! Dziś są moje urodziny! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Dzięki, tato! Już nie mogę się doczekać! Mam nadzieję, że ci się spodoba! Wow! Serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak! Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny! Nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato! Mam! Zaraz. Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. On lata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz. Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku. Pa, szerokiej drogi. Cała miska żelków tylko dla mnie. Nie mogę się doczekać. Tata wrócił. Gotowa na pokaz magii? O, przedstawienie. Będziesz zachwycona. Zrób coś z nimi. Za dotknięciem magicznej różdżki i pod czarodziejskim kapeluszem. Wow. Żelki znikają w jednej chwili. Nie ma. Wow, a teraz sprowadź je z powrotem. To będzie nieco trudniejsze. Wracajcie! Tato, przecież to kupa. Ja chcę moje żelki. Mówiłem, że to jest trudniejsze. Hokus pokus, żelki na stół. Tato, daj już spokój. Przepraszam, skarbie, chyba coś się popsuło. Żelkowe robale, natychmiast mi tu wracać. Ha? Przepraszam, skarbie. Ja chcę moje żelki. Nie popisałem się. Ale wiem, jak to naprawić. Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Weź butelkę ulubionego napoju gazowanego. Będziesz też potrzebować łyżki żelatyny. Dodaj ją do napoju. I dobrze potrząśnij butelką, by wszystko się wymieszało.
Teraz włóż słomki do szklanki i nalej do niej swój napój. Słomki powinny napełnić się płynem. Odłóż je na bok do zastygnięcia. Teraz będziesz potrzebować pustej miski i magicznej różdżki. Jeśli akurat nie masz pod ręką różdżki, przetnij słomki i wyłóż żelki do miski. Patrz, co mam! I co myślisz? Czy to żelki? Pachną zupełnie jak żelki. Spróbuję. Pycha! Całe szczęście! Te panienki obserwują mnie, jak ćwiczę. Wow, ale on jest silny. Chciałabym wziąć z nim ślub. Bylibyśmy razem bardzo szczęśliwi. Marzę, żeby się ze mną ożenił. O matko, co to za odgłosy? Umieram z głodu. Z drogi, ja go nakarmię. Proszę bardzo, mam dla ciebie coś na ząb. Dziewczyny, spokojnie, wystarczy. Można to rozwiązać w jeden sposób. Wow, przed nami wyzwanie. Okej, zobaczmy, co dostałyśmy. O, piękny złoty makaronik. Wii, złote ciasteczko. Ale liczyłam na coś lepszego. Halo? Tak, potrzebuję pomocy. Halo? Zgadza się. To danie trzeba ulepszyć. Dzięki. Wiem, co masz na myśli. Zaraz to naprawię. I gotowe. To powinno pomóc. Doskonale. Świetna robota. Do usług. Dziękuję. Co jest? Jakim sposobem ona ulepszyła swoje danie? Cóż, ja też chcę, żeby mój talerz wyglądał lepiej. I również mogę zadzwonić po pomoc. Hej, co tam? To cały dolar? Wow! Proszę, baw się dobrze. Co mogę zrobić z tą bitą śmietaną? Chwila, mam świetny pomysł. Do dzieła, wycisnę śmietanę do dziurki w ciastku. Wygląda idealnie. Wow, to nawet niezłe. W porządku, zobaczymy, czyj deser wygra. Najpierw spróbuję tego, bo wygląda ciekawie. Pyszne! A teraz drugi. Wow, oba są świetne. Dobra robota. Wii, smakowały mu nasze słodkości? Mogę zacząć? Proszę, proszę, proszę. Tak, do dzieła. Banan i patyczek do lodów? I co ja mam z tym niby zrobić? Nie cieszysz się, że zaczęłaś? Momencik. Już wiem. O tak, banan na patyku. O, aż zrobiłam się głodna. Otworzę swoje. Słoik karmelu i szklanka z posypką. O nie, nie będę się w tym babrać. Papier i długopis rozwiążą mój problem. Co ty robisz? Piszesz list czy co? Leć, mały samolociku. Zaraz zobaczysz. Och, trochę tu zimno. O, a to co? W porządku, rozumiem. Biorę się do pracy. I gotowe. Idealny lodowy diament. Teraz włożę go do wafelka. Wygląda świetnie. Czas na dostawę. Uff, to bardzo długa podróż. Hej, hej, skoro czekamy, to czy mogę pożyczyć karmel? Co? To badziewie? Weź sobie, jeśli chcesz. Super, okej, i co teraz? Moment, już wiem. Wleję karmel do szklanki. A teraz zamoczę w nim banana. Och, świetna sprawa. To połączenie wydaje się smakowite. A teraz nurkujemy w posypce. Och, posypka pięknie przyczepiła się do karmelu. Wyszło wspaniale, niewiarygodne. To wciąż tylko banan. No, w końcu, moja dostawa. Ble! Co to za rozmiękły wafelek? Nie tego chciałam. Mój banan na pewno jest o wiele lepszy. Cóż, przynajmniej mam jeden dobry deser. Muszę spróbować. Przepyszny! O tak! Smakuje mu moje dzieło! W porządku, teraz ja zaczynam. O rany! Spójrz na tego wielkiego pączka!
Okej, te kółka przydadzą się do dekoracji. Małe położę tutaj, a duże tu. A teraz wezmę kolorowe polewy. Hej, pomóż mi i weź czerwoną. A teraz wlewamy je do środka. Wspaniale! Krok po kroku. Trzeba jeszcze dodać posypkę. Są przeurocze i mają fajny kształt. Okej, jesteś gotowa na kolejną część? Do dzieła! Zdejmujemy foremki. Wow! Zobacz, jak wszystko pokryło. Może teraz otworzysz swoje? Hej! Ja też mam pączka! Chwila, ale to wszystko? Maleńki pączuś? Okej, chyba znalazłam rozwiązanie. Wygląda na to, że mam tu trochę koralików i nadgryzioną czekoladę. Może uda mi się coś z tego zrobić. Rozpuszczę ją w ręce i zrobię polewę. A na wierzch dodam koraliki. Czekolada smakuje świetnie. Ale to jeszcze nie to. Brakuje tu wisienki na torcie. Zimne ognie. Hej, patrz, co dla ciebie mam. Wow, będzie pasowało. Zapalę go. Dzięki, wygląda super. Nie ma za co. Okej, czas zdmuchnąć ten ogień. Chwila, nie da się. O nie, on potrzebuje pomocy. Uratuję cię, Jake. Wow, prawie zgasiłaś mnie. I dlatego wygrywa ona. Jak myślisz, do czego to służy? Do robienia naleśników. Zacznę od rysowania kształtów. O, więc tym się rysuje jedzenie. W takim razie też muszę zacząć. Pierwsze będzie małe serduszko, ale śliczne. Widzisz, Jake? To dla ciebie. O tak, widzę. Wygląda dobrze. A teraz muszę je wypełnić. Całkiem fajna zabawa. Fu, co ona tam rysuje? Okropność. To urocze i śmieszne. Jak emoji? Poczekajmy tylko, aż się usmaży. Muszę wypełnić wszystkie luki. Okej, wystarczy już brązowego. Teraz dodam biały. I wypełnię nim oczka. I buzię. Wyszło naprawdę super. Jestem z siebie bardzo zadowolona. Uch, ona i jej głupi rysunek. Cóż, mi się podoba. Jest śmieszny. Okej, czas przewrócić serduszko. Musi się usmażyć z dwóch stron. Trzeba zrobić to ostrożnie za pomocą szpatułki. Udało się. Wygląda ekstra. Okej, proszę bardzo. Dzięki. Teraz czas przewrócić ciebie. Raz, dwa, trzy. Gotowe. Sukces. O tak, jestem zachwycona. To serduszko jest piękne. Haha, a to mnie rozbawiło, ale śmieszne, pora na degustację. Ale pycha, buziaki dla kucharek. Smakowało mu, piątka? No dobra. Och, wow, moje już pachnie super. Cały talerz wspaniałych, świeżych owoców. Muszę je pokroić. Moment, zrobię to inaczej. Bardzo proszę, panienko. Cudownie. Okej, do dzieła. Wytnę z owoców kształty gwiazdek i serduszek. Ale urocze. A teraz nabiję je na patyk. Wow, efekt jest powalający. Ciężko będzie ci to pobić. Cóż, zobaczę, co dostałam. Co? Jedno zielone jabłko? To ma być fair? Cóż, chyba masz pecha. A co to za hałas? Hej, psst! Tu na dole! Tu jestem! Mam dla ciebie pomysł! O, rozumiem! Okej, trzeba pokroić to jabłko. Udało się, a teraz kolejne cięcia. Wyjmę środkową część, a resztę złożę w całość. Następnie znów przetnę na pół. I już na plasterkach położę resztę jabłka, a teraz wbiję wykołaczkę. Patrzcie na tę małą buźkę, ale urocza! Ją też wbiję na wykołaczkę. O matko, zrobiłam żółwika! Jest prześliczny! Ma skorupę i wszystko inne. Masz zamiar mu to zaserwować? Zobaczymy, co powie. Oba desery wyglądają fajnie. Zacznę od koreczków. Wow, uwielbiam świeże owoce. Pycha, patrzcie na to. Cześć, żółwiku. Dobra robota, dziewczyny. Dałyśmy radę. Musi to być coś do jedzenia.
choćby jakieś resztki. Ładny dzień mamy. Ha? Co się tam dzieje? Ani okruszka. Och, jestem taka głodna. Kiedy ostatnio jadłam? Ojej, to nie wygląda dobrze. Hej, chodź no tu. Ktoś mnie woła? Siadaj. No chodź, nie wstydź się. Och, okej. Coś nie tak? Co tam masz? Moje, pierwsza znalazłam. Wyluzuj, nie chcę twoich śmieci, tudzież innych rzeczy. O rany, muszę jej pomóc. I chyba nawet wiem jak. Zobacz. To zwykły kapelusz. Włóż tam swoich przyjaciół. Śmiało. Na pewno? Niech ci będzie. Wow, nie wierzę w to. To jakaś magia. Smakowita magia. No pewnie. To też mogę włożyć? Spróbuję. Zadziałało. Ale super. Kupa zamieniła się w cukierki. Pyszne. To najlepszy dzień w moim życiu. Bo masz niskie standardy. Mam coś jeszcze. Pana szczurka, do kapelusza. Ciekawe, w co się zmieni. Czekolada mleczna. A to co? Złoty bilet. Wow, co za szczęście. To znaczy, że ty jesteś... Willy Wonka. Miło cię poznać. To co, idziemy? Z chęcią. Tyle nam dzisiaj zadali do domu, ale trzeba wszystko odrobić. O, niech pomyślę. Aha, to proste. Dobrze mi idzie. Mindy? Żarcie? Dawaj. Proszę bardzo, twoje ulubione smakołyki. Jesteś najlepszy. Same pyszności. Auć. To bolało. O nie, moje cukierki. No to się narobiło. Wstawaj. Taka szkoda. Wszystko na podłodze. Zawsze mam pecha. To okropne. Nie płakusiaj. Coś na to poradzimy. Aha, już wiem. Potrzebuję sosierki i paczki cukierków. Wyglądają smakowicie. Wyciągnę je z opakowań i wrzucę do sosierki. Każdy kolor oddzielnie. Następnie je roztopię. Wygląda jak galaretka. Ładny kolorek. W każdym razie włożyłem do foremki patyk od lizaka. Wleję do środka rozpuszczone cukierki i zostawię, żeby zastygło. Teraz mogę zdjąć formę. Teraz przyda się łańcuszek. Przymocuję to do lizaka i mamy słodziutki naszyjnik. Przy okazji zrobiłem też żelkowe kolczyki. Proszę, Mindy. Wow, co to? Sam to zrobiłeś? Niesamowite. Ślicznie wyglądasz. Uwielbiam to, ale wciąż nie mam słodyczy. Nie martw się. Przecież jestem Willy Wonka. Zawsze mam coś słodkiego. To dla ciebie. Wow, cały kosz słodyczy. Dziękuję bardzo. I nawet napoje. Dobrze się składa. Ja też się napiję. Narobiłem się przy tej biżuterii. Ach. Uff, co za dzień. Wreszcie po lekcjach. Wezmę sobie coś na ząb. Tyle do wyboru. Weźmy to. Uwielbiam lizaki. Na pewno będzie smaczny. Zdejmę papierek. To wcale nie takie łatwe. Może zębami? Nic z tego. Podejście trzecie. Nożyczki. To powinno załatwić sprawę. W kulki sobie lecisz? Doigrałeś się. Chciałam cię tylko polizać. Ale teraz cię zmasakruję. Przygotuj się. Przyczajony tygrys. Ukryty smok. Twardziel z ciebie, co? Pokażę ci. Oto mój finałowy atak! Daniel LaRusso! I jak? Masz dosyć? To niemożliwe! Grunt to odpowiednie narzędzie! Uwaga! Ha? Kto tam? Co kombinujesz? Odłóż piłę! Dopiero się rozkręcałam! Jak jesteś taki mądry, to sam to zrób! To naprawdę łatwe! Wystarczy przekręcić! Tadam! Proszę bardzo!
Wow, nie miałam pojęcia. Sama spróbuję przytrzymać i przekręcić. Hej, popatrz, udało mi się. Co dwa lizaki, to nie jeden. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Aż strach pomyśleć. Teraz się zrelaksujmy. Najwyższy czas. Bąbelki łaskoczą. Mieszkanie w fabryce czekolady byłoby naprawdę słodkie. Jakie są wasze ulubione łakocie? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też przesłać tego filmiku znajomym oraz subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych filmików.